Gra w zmianę to gra karciana o warszawskim trzecim sektorze. Gra składa się z 40 kart efektu, które oznaczone są rewersem fioletowym oraz 99 kart działania oznaczonych rewersem żółtym. Gra polega na dopasowaniu działań organizacji do efektów, które je powodują i odwrotnie. Głównym celem jest wykorzystanie wszystkich kart, które ma się na swoim stanowisku. Gra polega na dopasowaniu działań organizacji pozarządowych do efektów albo efektów do działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Wirtualne rozgrywki powinny zostać przeprowadzone za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji. W celu utrzymania charakteru gry konieczne jest prowadzenie rozgrywek za pośrednictwem aplikacji umożliwiającej przekazywanie głosu i obrazu, np. w aplikacji Teams lub Zoom. Do przygotowania wirtualnych rozgrywek konieczne jest pobranie plików, kart efektu oraz kart działania. Aby zorganizować wirtualne rozgrywki, przygotuj wirtualną tablicę, np. w aplikacji Miro. Wyznacz na tablicy miejsce rozgrywek, najlepiej w centralnej części planszy, stanowiska graczy. Maksymalnie prosimy o wskazanie 6 stanowisk. Warto również umieścić talię wspólną oraz miejsce, do którego będą odkładane, odrzucane przez uczestników karty, tak zwane miejsce na karty odrzucone. Na stanowiskach umieść po 5 kart efektu oraz 5 kart działania. Obecnie karty efektu i karty działania są przykryte rewersami. Rewersy te możemy samodzielnie nałożyć na poszczególne karty. Aby ułatwić uczestnikom grę, możliwe jest rozłożenie na poszczególnych stanowiskach odsłoniętych kart, bez umieszczonych na nich rewersów w kolorze fioletowym i w kolorze żółtym. W sytuacji, gdy zdecydujemy się na zorganizowanie gry z zakrytymi rewersami, poprośmy uczestników na początku, aby odsłonili rewersy, ponieważ takie rozwiązanie ułatwi młodzieży przeprowadzenie rozgrywek. W jaki sposób rozpocząć rozgrywki? Z talii wspólnej wybierzmy jedną kartę efektu, a następnie umieśćmy ją w centralnej części miejsca rozgrywek. Przybliżmy kartę. Na karcie, od której rozpoczną się rozgrywki, w tym przypadku jest to karta Pomaga w nauce. Zadanie pierwszego gracza będzie polegało na dopasowaniu karty działania do karty efektu. Gracz ze stanowiska numer 1 powinien przyjrzeć się zamieszczonym na jego polu kartom działania, a następnie wybrać z nich taką, która najbardziej będzie pasowała do przedstawionego w centralnym miejscu rozgrywek efektu. Spośród przedstawionych kart, moim zdaniem, najbardziej pasuje karta numer 3, dotycząca działań podejmowanych przez Fundację Kulawa Warszawa. Na karcie działania został napisany następujący opis. Prowadzi zajęcia z komunikacji i pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Wyjaśnia na przykład, czy wypada kucać przy osobie na wózku. W tej sytuacji pozostali gracze mogą przyjrzeć się zamieszczonym na swoich polach, na swoich stanowiskach kartom działania. Jeśli któryś z graczy uzna, że wybrana przeze mnie karta działania nie pasuje, może krzyknąć słowo debata. Wówczas pozostali gracze przyglądają się wybranym przez siebie kartom działania oraz dyskutują przez 30 sekund, która z kart działania najbardziej będzie odpowiadała przedstawionemu efektowi. W sytuacji, gdy na przykład najbardziej odpowiadająca będzie karta ze stanowiska numer 2 lub stanowiska numer 3, wówczas kartę tę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji Kulawa Warszawa, Food Sharing Warszawa oraz Fundacja Zwrotka. Moim zdaniem najbardziej pasuje gra karta opisująca działanie Fundacji Zwrotna. Jeśli pozostali gracze uważają, że ta karta jest kartą odpowiednią, przesuwam kartę obok karty efektu. Mogę ustawić kartę z lewej, z prawej strony, od góry i od dołu. Po dopasowaniu karty mogę odrzucić ze swojego stanowiska jedną
wybraną przez siebie kartę. Na przykład będzie to karta efektu z napisem usamodzielnia. Kartę tę przesuwam do pola karty odrzucone. Następnie gracz ze stanowiska numer 2 spośród swojej talii kart przygląda się, która karta najbardziej będzie pasowała albo do karty efektu, karty pomaga w nauce, lub też karty działania, którą przed chwilą dołożyłem jako gracz numer 1. Warto również zauważyć, że w trakcie gry może zostać podjęta debata. Jeśli w ocenie któregoś z graczy karta przeniesiona przez gracza, który obecnie wykonuje ruch, nie pasuje do karty z miejsca rozgrywki, dowolny gracz może wywołać debatę, mówiąc głośno debata. Po rozpoczęciu debaty każdy z pozostałych graczy może odsłonić po jednej karcie albo efektu, albo karty działania, w zależności od tego, jaki rodzaj karty przedstawił gracz jako pierwszy, przenoszący kartę. Gracze, którzy odsłonili karty, mają 30 sekund na przedstawienie argumentów za tym, że ich karta bardziej pasuje do karty, co do której toczy się debata. Gracze, którzy w trakcie debaty nie zwyciężą, dobierają z talii wspólnej po jednej karcie tego typu, co do której toczyła się debata. Albo karty efektu, albo karty działania. Następnie kolejny gracz, zgodnie z ustaloną kolejnością, odsłania wybraną przez siebie kartę i zastanawia się, czy może przesunąć ją w miejsce rozgrywek. Gracz może dołożyć kartę, która będzie się stykać bokiem z jedną, dwoma, trzema bądź czterema kartami. W takim wypadku dołożona karta powinna pasować do wszystkich kart, z którymi się styka. W przypadku takiego dopasowania gracz w nagrodę odrzuca tyle kart ze swojego stanowiska, z iloma styka się jego położona karta. Rozgrywkę wygrywa osoba, która pierwsza pozbędzie się wszystkich kart ze swojego stanowiska. Jeśli reszta uczestników wyraża chęć, grę można toczyć dalej do minimum trzech uczestników, co pozwala na swobodne przeprowadzenie debaty. Przedstawiona rozgrywka, przedstawiona plansza, to tylko przykład możliwości wykorzystania gry w zmianę do wirtualnych rozgrywek. Można dowolnie zmieniać zasady i tworzyć alternatywne wersje gry, dostosowane do potrzeb uczestników. Najważniejsza jest dobra zabawa. Jeśli wymyślicie własny pomysł na ćwiczenie, napiszcie do Fundacji Pole Dialogu oraz Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, a z chęcią opowiemy o tym pomyśle innym szkołom biorącym udział w projekcie.